dawno, dawno temu. Ta bajka nie jest zwyczajna. Opowiada o niezwykłym człowieku, którego marzenia sprawiły, że dziś zna go każdy. Nie tak dawno, bo zaledwie 200 lat temu, w małym folwarku należącym do majątku rodzinnego w Ubielu... Czy wiesz, gdzie to jest? Wyobraź sobie wielką mapę Europy, która wygląda zupełnie inaczej niż dziś. Nie było na niej Polski, ale byli Polacy. Właśnie w Ubielu, na terenach dzisiejszej Białorusi, 5 maja 1819 roku urodził się mały Staś. Legenda domowa powiada, że po narodzinach Stasia do dworku wpadła jaskółka i zaczęła lepić gniazdo nad kołyską. Symbol domowego szczęścia. Staś był zwykłym chłopcem, ale miał niezwykłą rodzinę. Wyobraź sobie domek na wsi, w którym zawsze gra muzyka, a na półkach są książki najsławniejszych polskich pisarzy. Przy fortepianie siedzi mama, a tata kreśli coś po kartkach. Tata Stanisława, Czesław Moniuszko, był uczestnikiem kampanii napoleońskiej. Był dobrym człowiekiem i utalentowanym rysownikiem. Do dziś można obejrzeć wiele jego prac, uwieczniających rodzinę i dorastającego syna. Jego mama, Elżbieta z Madżarskich, aniołem dobroci, łagodności niebiańskiej zwana, miała węgierskie korzenie. Była kobietą obdarzoną ładnym głosem. Grała na fortepianie i to właśnie ona często śpiewała malcowi. To dzięki niej w sercu Stanisława zrodziła się miłość do muzyki.